Cześć, tu Natalia Szymańczyk. Witam Cię w moim podcaście. Partnerką dzisiejszego odcinka jest polska marka Mia Cosmetics, tworząca kosmetyki naturalne, w których znajdziecie minimum 90% składników pochodzenia naturalnego. Marka ta inspiruje się nowoczesnymi i aktywnymi kobietami, takimi jak moja dzisiejsza gościni, i działa zgodnie z hasłem Beauty Freedom, czyli pielęgnacja na moich zasadach. Otwieram, nakładam i jestem gotowa, bo przyznajcie dziewczyny, która z Was przy dzisiejszym pośpiechu ma czas na długotrwałą pielęgnację? Ja nie, dlatego stawiam na maksimum działania i szybkość. A teraz zapraszam Was już na samą rozmowę. Dzisiaj w moim studiu goszczę Monikę Hoffman-Piszorę. Bardzo dziękuję, że jesteś ze mną. Cieszę się, że mnie zaprosiłaś. Mam takich kilka zdań podsumowujących Twoje życie. Mhm. Powiedz mi tak lub nie. Długo w swoim życiu poszukiwałaś. Tak. Bywałaś głodna i jadłaś u znajomych. Tak. Dostałaś Nagrodę Wirtualnej Polski Wszechmocne. Tak. Rozkręciłaś bloga, którego śledzą setki tysięcy ludzi. Tak. Dzieciaki cudaki. Tak. Urodziłaś dzieci, masz piątkę w tej chwili, w tym dwójkę z zespołem Downa i jedno adoptowane. Tak. Byłaś w klasztorze. Byłam. Zmieniałaś studia i pracę często. Tak. Miałaś okres totalnego wyszumienia i bardzo dużo imprezowałaś. Tak, tak. Super. Tak. Piękne podsumowanie. I to wszystko w twoim pięknym, małym, dużym, krótkim, długim życiu. Mm-hmm. Brawo. Mm-hmm. Jak ty posłuchałaś takiego podsumowania, to co sobie myślisz o tym, że to się wszystko zmieściło w tym twoim życiu? No, myślę, że jeszcze dużo przede mną, nie? No, oby. A ty masz dużo pomysłów w głowie, prawda? Tak. Czy można powiedzieć, że przybiłaś już do portu, w którym zostajesz? Macierzyństwo? Nie, nie. Rodzina? Nie, ja myślę, że to jest, wiesz, taki chwilowy, nie? Na dłużej. Ale na pewno z rodziną. Tak, tak. Mhm. No. A powiedz mi, co jest takim twoim największym sukcesem? Jakbyś miała podać jeden. Co ci tak najbardziej w życiu wyszło? Ja myślę, że to znaczy, nie umiem tak powiedzieć, co mi wyszło, oprócz, że dzieci mi wyszły, prawda? Wszystkie... To było trochę pytanie retoryczne. To uważam, że wiesz co, ja bardzo w sobie lubię to, że ja tak łatwo potrafię się przystosować do okoliczności, do sytuacji. Mm-hmm. I że wiesz, nie robię dramatu z różnych rzeczy, dlatego wiesz, no to wszystko, co mówiłaś wcześniej, to co się działo, no to no, działo się, nie? I to nie było jakieś, może było trudne, ale nie było jakieś takie, wiesz, że o Boże, dramat, nie? Tylko, że wiesz, no tak samo teraz z piątką dzieci ktoś by powiedział, albo z niepełnosprawnymi dziećmi ktoś by powiedział, o Boże, jak ona sobie daje radę. A ja sobie świetnie daję radę, nie? No właśnie, a te punkty takie, o których mogłabyś powiedzieć, że ty dajesz radę, a inni na przykład czujesz, że mogliby nie. Dużo ich jest? No myślę, że tak, nie? Myślę, że tak. Wiesz, no bardzo dużo osób do mnie pisze, czy w ogóle z wieloma osobami rozmawiam na ten temat, no to ktoś by sobie nie dał rady z piątką dzieci, tak małych dzieci, ktoś nie dałby sobie rady chociażby z tym, żeby adoptować dziecko, a zwłaszcza dziecko z niepełnosprawnością. Ktoś sobie nie daje rady ze świadomością w ogóle, że urodzi mu się dziecko z niepełnosprawnością. No dużo jest takich, wiesz, no każdy człowiek jest inny, nie? Mhm. Twoje pierwsze dziecko urodziło się z zespołem Downa. Mhm. Czy to był najtrudniejszy moment twojego macierzyństwa? Nie, nie, nie. To był bardzo zaskakujący moment mojego macierzyństwa i to zaskoczenie no, trwało krótko, bo to było, wiesz, no kilka minut, ale to nie jest, to nie powiedziałabym, że najtrudniejszy. A co innego było najtrudniejszego, jeśli możesz zdradzić? Piasek. Jak to piasek? No piasek, rozumiesz, że wiosna, lato i wszędzie piach z piaskownicy. Nie, jesteś niemożliwa. Naprawdę? Odnosisz się między innymi do ostatniego wpisu, tak. W którym narzekasz na to, że w macierzyństwie najbardziej zaskoczył cię piasek, którego tak, nie lubisz, bo tak. Naprawdę to... To, no. Po prostu to, wiesz, to, trafił że, mi się nakręcony to, gość. To, że wiesz, że musisz z dziećmi bawić się w tej piaskownicy. Musisz, no chcesz się bawić z tymi, dzieciaki też tego wymagają. I potem te ręce są takie, wiesz, szorstkie. Rozumiesz? Nie. Wiem, dlatego no. Unikam piachu. I to, chyba, że wchodzą do domu i ten piach jest dosłownie wszędzie, jeszcze jak małe dzieci, no to ten piasek w buzi, we włosach, Nie, to jest trudne dla mnie. A ten moment, kiedy usłyszałaś tą diagnozę, mhm. To był szok dla ciebie? Mhm.
Tak, tak, bo ja no, nie wiedziałam wcześniej, więc jak usłyszałam diagnozę, to się przestraszyłam, ale przestraszyłam się też no, przede wszystkim tego, że wiesz, ja nie wiedziałam, co to jest. Mhm. Nie? Ten moment, kiedy jesteś na korytarzu, lekarz ci mówi, że twoje dziecko urodziło się z zespołem Downa i odchodzi. Gdybyś ty mogła podejść wtedy do siebie w tamtej sytuacji, złapać siebie za rękę i coś sobie powiedzieć, to co by to było? Już w ogóle się tym nie przejmuj, dziewczyno, dasz sobie radę. No, tak, i bym powiedziała to właśnie w taki sposób, w ogóle się tym nie przejmuj, przecież no, zobaczysz, że to jest... Brawo! No niesamowita jesteś, naprawdę. A uwierzyłabyś, że nie dość, że twoje życie nie będzie katastrofą, tak jak czasami to mówią lekarze, prawda? Mhm. To jeszcze do tego adoptujesz dziecko również z zespołem Downa. Jakby ci to kiedyś wtedy tam powiedział? Gdyby ktoś mi to kiedyś powiedział, to pewnie bym powiedziała, nie, no co ty, nie, ja się nie nadaję, ale w myślach bym miała, ja ale za ty pomysł. Rozumiesz, nie? Że tak myślę, że nie chciałabym się do tego przyznać, że wiesz, że, to znaczy nie wierzyłabym wtedy w swoje możliwości i w to, że to no jest, ale gdybym usłyszała o kimś innym, co ktoś takiego zrobił, bym powiedziała, wow. I mogłoby być to dla ciebie inspirujące w jakiś sposób. Tak, tak. A pamiętasz ten pierwszy moment, kiedy pomyślałaś sobie, żeby adoptować Dorkę? Nie, to znaczy ja sobie o tym nie pomyślałam, tylko Wojtek, mój mąż, zaproponował, żebyśmy adoptowali dziecko z zespołem i to wtedy było takie, wiesz, pstryk w głowie, wow, tak, to jest to, czego chcę, nie? To było takie naprawdę wtedy takie oświecenie, takie, wiesz, eureka, ja f***, ale pomysł, to było coś takiego, rozumiesz? No dobra, ale słuchaj, euforia, no. Euforią, ale potem jest następny dzień i wiedziałaś, że chcesz to zrobić dalej? Tak, tak, jakby już tak. Poszłaś, nie było żadnych znaków zapytania, wątpliwości i tak dalej. Nie, nie. I po prostu w to poszliście. Mhm. A ten proces cały adopcyjny jest dłuższy niż normalnie? Nie, w przypadku, jeśli rodzice decydują się na przysposobienie dziecka z niepełnosprawnością, jest no, szybciej. Mhm. Ze względu na dobro dziecka. Chodzi o to, no, dobro każdego dziecka, ale w tym przypadku, wiesz, jeszcze rehabilitacja, jak myślę, była szansa na to, że adoptujemy dziecko, które dopiero co się urodziło, więc ośrodkom, ludziom pracującym w ośrodkach bardzo zależy na tym, żeby te dzieci ze szpitala trafiały prosto do rodziny adopcyjnej, mhm. żeby nie trafiały do Zoli, czy gdzieś, gdzie słuch po nich ginie, bo wtedy bardzo trudno jest wyciągnąć takie dziecko stamtąd, nie? W twoim przypadku też tak właśnie było, mhm. że czekaliście na rodziny Dorki, mhm. tak naprawdę, i wiedzieliście, że od razu chcecie ją zabrać do siebie. Mhm. Tak. I na żadnym z tych etapów nie miałaś wątpliwości, kiedy na przykład oczekiwałaś? Już byłaś taka pewna na 100%? Nie, ale bałam się, że mama biologiczna Doroty będzie miała wątpliwości. Mhm. Rozumiesz, nie? Czy jednak... No, co oczywiście byłoby dla Dorki dobre, gdyby mama biologiczna zdecydowała się, bo zawsze dla dziecka, prawie zawsze dla dziecka dobre jest to, że zostaje jednak w swojej rodziny biologicznej, nie zostaje odrzucone, no, ale jakby bardzo nie chciała, żeby mama Doroty zmieniła zdanie, będąc w ciąży, czy już po porodzie, nie? Mhm. I ty od samego początku byłaś tak bardzo mocno związana z nią, prawda? Tak. Ponieważ jeździła się odwiedzać, zanim jeszcze przyjęliście ją do swojego domu. Mhm. To był też taki magiczny moment, kiedy ty nawiązywałaś już tą więź. Nawet tamten moment, że ja wiedziałam, że Dorota jest, że ona jest jeszcze, się nie urodziła, ale że to jest końcówka ciąży i wiesz, ja byłam w ciąży, to ja tą moją ciążę traktowałam tak, wiesz, jak bliźniaczą. Tak, nie? Bo ty byłaś wtedy przecież w ciąży, prawda? Tak, kiedy tak. urodziłaś, w jakim odstępie od urodzeniu się Dorki? No, mhm. po 4-5 miesiącach prawie po Dorci. To też jest niesamowity wątek w swojej historii, że ty sama byłaś w ciąży i wniosłaś o wniosek o adopcję w momencie, kiedy sama jeszcze byłaś w ciąży i już chciałaś mieć kolejne dziecko. Tak, ale wiesz dlaczego? Dlatego, że ja myślałam, że ten proces potrwa długo, nie? Bo wiesz, wszędzie mhm. w internecie, no 2 lata, każdy ci mówi, że 2 lata, no a tutaj pyk, dowiadujemy się, że ma się urodzić, no to wiadomo, że no i szybciej, tyle lepiej. Znaczy na jakimkolwiek etapie gdzieś urzędnicy pukali się w głowę, tak. Co ta kobieta chce? Sama tak, jest w ciąży tak, i chce tak. dalej i dalej. Ja nie przyznałam się oczywiście, jak dzwoniłam, że jestem w ciąży. Mhm.
Ale potem to wyszło potem, na jakimś etapie. No tak, już było widać. Potem no, pani Dorota w ośrodku zasugerowała, że może jednak dobrze by było, gdybyśmy poczekali, no skoro mogę mieć swoje dzieci biologiczne, niech urodzę, odchowam i wtedy się zgłoszę. Zła byłam bardzo. No zła byłam bardzo, bo domyślałam się, że tak może być, że będą chcieli, no dosłownie mówiąc, mnie spławić. Wojtek mnie wtedy bardzo uspokajał, no przecież to jest normalne, oni muszą wiedzieć, że my jesteśmy zdrowi na umyśle, nie? No. I potem też mieliśmy problemy, no nie problemy, tylko pani sędzia nie dowierzała, że no my rzeczywiście mamy dobre intencje i że my chcemy tak z dobroci serca i po prostu, że czujemy, że pragniemy, nie chciała nam Dorki dać, nie? Tak szybko, więc czekała do ostatniego dnia, bo tak naprawdę Dorka mogła po 2 tygodniach już do nas trafić, ale czekała do tego ostatniego dnia, czyli do momentu, aż ten wyrok się był prawomocny, nie? Czyli tak naprawdę jesteście jakimś ewenementem, bo oni nigdy nie trafili na taki Ta pani sędzia, ale no jest coraz więcej rodzin, które adoptują tak dzieci z niepełnosprawnościami. No właśnie, czy czujesz, że dołożyłaś swoją cegiełkę tak. w normalizowaniu tego pojęcia posiadania dziecka z niepełnosprawnością jakąkolwiek? Tak. Bo tak. Twój blog wystrzelił. Bardzo szybko nabrałaś popularności, bardzo szybko zauważyłaś, że ludzie chcą obserwować takie rodziny jak wasza, wyjątkowe, chociaż przepięknie wyglądacie na obrazku, więc uważam, że tutaj dużo jest twojej inwencji twórczej, artystycznej też. Ja myślę, że po nie, prostu na to się tak cudownie patrzy. Większość tych zdjęć jest taki, wiesz, czasami sobie patrzę na inne konta i sobie mówię, Boże, jak to pięknie poukładane, wszystko takie zrobione, a ja, wiesz, biorę telefon i w międzyczasie gdzieś coś strzelę, nie? Albo jak widzę, że dzieci są razem, to mówię, chodźcie szybko, zrobimy zdjęcie, jedno zdjęcie, nie? Ale wiesz, no ciężko jest zrobić zdjęcie dzieciakom tak, o nie? Więc no, ale i tak uważam, że dobrze idzie, nie? No. I to od samego początku tak naprawdę, bo ty masz bardzo młodego bloga, umówmy się, dzieciaki cudaki, to jest ile lat? 3? 3,5. 3,5. No właśnie. No właśnie, ale wróćmy do tego tematu upowszechniania tego. Czy masz kontakt z ludźmi, na których wiesz, że wpłynęłaś w związku z tą decyzją o tak. adopcji? O adopcji i o w ogóle, jak bardzo dużo wiadomości dostaję od dziewczyn, które właśnie dowiadują się, że ich dziecko urodzi się z zespołem Downa, bądź że takie prawdopodobieństwo jest. No to wszystkie piszą, że dzięki dzieciakom cudakom, dzięki Heniowi, dzięki Dorce jest im dużo łatwiej i że w ogóle się już nie martwią o przyszłość, o siebie. To jest też bardzo ważne, bo to jest na pewno ogromna obawa, a ty to fajnie normalizujesz, a udało ci się na przykład być inspiracją dla innych do zaadoptowania, ale dziecka z niepełnosprawnością konkretnie? Myślę, że nie tyle, że całkowicie inspiracją, że o, Monika i Wojtek adoptowali, to my też, ale myślę, że dołożyliśmy wielokrotnie, to znaczy wiem, że dołożyliśmy tą cegiełkę, nie? Że ktoś myślał o tym, zaczął nas podglądać i mówi, dobra, że przekonaliśmy, tak wiesz, nie? Że no... Bo to się niezmiernie rzadko zdarza jednak mimo wszystko, niestety. No, ale coraz częściej. Ja znam już 6 takich rodzin. O! No. Super. Ale też macie kontakt właśnie gdzieś? Tak, piszemy na Instagramie, ze sobą, piszecie ze sobą. Mhm. Czytałam badania i właśnie jest to cały czas dosyć rzadkie. Oczywiście gdzieś tam coraz fajniej się to rozwija, ale mimo wszystko takie dzieci często mają no, mniejsze prawdopodobieństwo jest, żeby adoptować, więc bo super to wszystko, robotę robisz. Tak, no ale wszystko naprawdę bardzo dużo zależy od osób, które pracują w szpitalu. Więc ja pozdrawiam wszystkich z Wrocławia. Tak, bo we Wrocławiu pracują same anioły. Jak tam się tylko rodzi zespole, jak rodzice decydują o tym, żeby dziecko zostawić, to oni robią wszystko. Wszystko, co się da, żeby jak najszybciej znaleźć rodzinę dla tego dziecka. I tak naprawdę to jest ich zasługa. Więc to im trzeba podziękować, bo to oni uruchamiają wszystkie kontakty, ośrodki i tak dalej, żeby te rodziny znaleźć, nie? I oni się tym zajmują. Oni monitorują, oni pilnują, żeby to dziecko, no bo jakby dziecko jest zdrowe, bez żadnych wad towarzyszących, to tak naprawdę no bo tak jak normalne dziecko mogłoby opuścić szpital i trafić do rodziny zastępczej, ośrodka adopcyjnego, gdziekolwiek, a oni tam ciągną ile się da, że do 6 tygodni trzymają tego dzidziusia, nie? Noszą, chustują, całują, przebierają, także no to trzeba im podziękować, nie? I chciałabym, żeby w wielu szpitalach, albo żeby chociaż informowali ośrodki, albo żeby no, znalazły się dobre osoby, które się zajmą tymi dzieciusiami tam już, nie? Bo od tego wszystko zależy.
Czyli jeszcze kolejna cegiełka tak naprawdę, bo jeszcze instytucje, jeszcze szpitale, to jest coś, co pewnie inspirujesz w swoim działaniu. No, myślę, że tak, bo wtedy ja nawet czasem dostaję wiadomość od jakiejś pielęgniarki, że u nich się urodził właśnie zespolaczek, że mama nie zdecydowała się, żeby dziecko zabrać ze sobą do domu. No i ja wtedy telefon i od razu do Wrocławia, tam do lekarki, która się tym zajmuje, no. Więc myślę, że tak, że my po prostu pokazujemy, że jest wyjście, nie? Że jest wyjście. A jak myślisz sobie o tym właśnie, co robisz i ile dobra w to wkładasz, ile serca w to dobro? To myślisz sobie, robisz coś nadzwyczajnego, czy to jest dla ciebie zupełnie normalne? Jak myślę, na przykład dostajesz nagrodę Wirtualnej Polski Wszechmocne, to co sobie myślisz wtedy? Że o wow, miło. I mówię, Wojtek, zobacz jeszcze inne osoby, które dostały, gdzie ja tam wśród nich, rozumiesz, nie? Że wiesz, że nie, to, że do mnie tak jeszcze nie dociera to, że wiesz, że ja taki zwyklak, nie, mieszkam sobie na wsi, nie, jeszcze niedawno nikt o mnie nie słyszał i nie robimy w sumie nic nadzwyczajnego, nie? Mhm. No bo wiesz, no co nadzwyczajnego? No mam dzieci, nie? Jestem w domu, więc nic nadzwyczajnego nie robię. I tu nagle dostaję jakąś nagrodę, gdzieś ktoś mnie zaprosił do podcastu, nie? Halo, halo. Gdzieś ktoś chce jakiś wywiad, coś do książki i tak dalej, no to wszystko jest takie, najpierw jest takie, że kurczę, że jak? Mnie? Po co, nie? No. Mhm. A Dzieciaki Cudaki, blog, który zaczęłaś prowadzić i Instagram przede wszystkim też, który jest bardzo solidną kopalnią wiedzy o waszym życiu osobistym, oczywiście skrawkiem tylko w waszym życiu rodzinnym i piątki waszej dzieci. Pamiętasz ten dzień, kiedy przyszło ci do głowy, że chciałabyś to zacząć? Pamiętam. Bo to blog, nie był Wojtek. Blog, nie. Nie, to bardzo nie był Wojtek. To nie był blog, w ogóle ja nie myślałam o tym, żeby pisać bloga. I żeby się dzielić jakoś tak bardzo, tylko chciałam pokazywać Henia i Dorkę na Instagramie. Dlatego, tylko ich, tak, początkowo. No, początkowo tylko ich, dlatego że chciałam pokazywać, że wiesz, te dzieci były dla mnie piękne, nie? No, są. Są. I chciałam tak pokazywać, rzucać po prostu na Instagram ich zdjęcia, ale nie myślałam, że to będzie takie, że to się tak rozrośnie, nie? Już pamiętam, jak rozmawiałam z moją siostrą, mówię, zrobię im IG i ona też mówi, że tak, że zrób im. Mówię, że no, pewnie po kilku latach tam kilka tysięcy obserwujących będzie, nie? Że wiesz, z ciekawości po prostu ludzie będą patrzyli na ładne zdjęcia dzieci z zespołem Downa, nie? Kilka tysięcy osób, no. A w tej chwili chyba jest 400? No nie, 300, 300 parę, no. No, no. 300 parę, no. Powiedzmy, no. 3,5 roku. Tak, ale to bardzo, bardzo, bardzo szybko zaczęło rosnąć i bardzo dużo pytań dostawałam właśnie, jak to się stało, że co z Heniem, jak ty zareagowałaś, jak w ogóle Dorota i że ciąża, więc opisałam tą historię na blogu, tam jest kilka wpisów, ale ja nie ciągnęłam tego, ale to było tylko po to, żeby tam tą historię opisać. No, a Instagram no, prowadzę dalej, nie? A ten moment, kiedy zauważyłaś, że to zaskakuje, że ludzi to naprawdę interesuje, że przybywa tych ludzi, to był dla ciebie właśnie dosyć szokujący? No tak, to było bardzo szokujące, że wiesz, że cały czas widziałam, jak te słupki rosną, cały czas, że wiesz, tutaj dziennie przychodzi, nie wiem, po 100, 200, 300, 400, 500, 1000 osób, nie wiem, skąd oni się biorą i w ogóle, wiesz, po co oni to oglądają tak naprawdę, nie? A pamiętam, jak Wojtek mówi, ja pierdzielę, Monika, kto będzie chciał oglądać zdjęcia twoich dzieci? A ja mówię, wszyscy, Wojtek, wszyscy. No. Wszystko zależy od tego, jak bardzo się chce, tak? No. A że też ty masz w sobie taką energię, gdzie spajasz to wszystko w jakiś taki fajny sposób. Wiadomo, jesteś tam taką, taką fajną narratorką, tak? Życia twoich dzieci. No to jest oczywiście też magia. A ten moment, kiedy Wojtek się przekonał do funkcjonowania no, w internecie? No myślę, że jak zaczął, bo jak mu pokazywałam wiadomości. Mhm. Od dziewczyn, które wiesz, albo im właśnie Instagram dawał jakąś siłę, albo no, pocieszenie, albo po prostu pisali wow, super, no to wtedy on zaczął widzieć, że to ma sens, nie? Mhm. No. Jak ważne w tym wszystkim są pieniądze? No myślę, że bardzo ważne. To znaczy, wiesz, oczywiście no, łatwiej jest z pieniędzmi, nie? Jeśli chodzi nawet o
dostęp do sprzętów, rehabilitacji, lekarzy prywatnie i tak dalej, no bo tu myślę, że chodzi o dzieci zespołowe, tak? Mhm. No, to no jest dużo łatwiej, ale no bez pieniędzy też można, tylko trzeba wtedy włożyć więcej z siebie. A tak na co dzień, ile kosztuje wychowywanie dziecka z zespołem Downa? To jest naprawdę indywidualne, zależy od dziecka, od tego, czego potrzebuje, bo na przykład Dorotka potrzebuje więcej niż Heniu i ma troszeczkę więcej rehabilitacji. To są wszystko prywatne rehabilitacje? Czy prywatne to jest i to jest, no część teraz jest z przedszkola. Nie, to ty byś musiała o tym z Wojtkiem, bo ja tam się nie znam na tych rzeczach. No tak, bo to on jeździ. To znaczy on załatwia to wszystko, co jest związane z jakimiś papierami, rehabilitacjami, ale od strony takiej technicznej, urzędowej, to wszystko Wojtek, ja tylko wiesz, ćwiczę z dzieciakami, czy zawożę, czy jestem od lekarzy, a Wojtek jest od tych, wiesz, takich papierów, nie? No ale trudno powiedzieć, bardzo trudno mi jest powiedzieć, bo naprawdę to wszystko zależy od dziecka, to zależy od organizacji rodziców, bo są fundacje, które refundują rehabilitację na rok, na przykład z wczesnego wspomagania, więc bardzo trudno mi jest powiedzieć, ile to kosztuje. Bardzo, bo to są widełki od, nie wiem, 500 zł do 4000. Miesięcznie. Mogę powiedzieć tylko tyle, że turnusy rehabilitacyjne, takie prywatne turnusy, no to my jak wysyłamy Henia i Dorotkę, to płacimy 10 tysięcy za Henka i za Dorkę. I oni mają wtedy, no to jest taki tydzień ćwiczeń i to jest co 3 miesiące. Mhm. Nie? A jeśli chodzi o specjalistów, którzy wokół takich dzieci są, bo muszą być na co dzień, tak? To jest rehabilitacja? To są rehabilitacja, jeszcze lekarze inni? No lekarze, jeżeli dzieci wymagają, ale nasze na przykład dzieciaki nie wymagają wizyt u specjalistów, chyba że jakieś kontrolne, że typu Dorotka kontrolę wzroku, czy kiedyś tam kontrolę serduszka, ale no tak poza tym to nie, to nam wystarczy zwykły pediatra. Ale są dzieci, które mają wady towarzyszące i one wtedy wiadomo, że wymagają tych wizyt trochę więcej u lekarzy. Ty masz nianię do pomocy. Tak. I w ogóle się tego nie wstydzisz, nie ukrywasz tego. Nie. Tak jak na przykład niektórzy. Nie. Teraz nie, ale kiedyś to było dla mnie trudne. Mhm. Dlaczego? Ze względu na to, że ja zawsze musiałam sobie sama dać radę. Zosie samosie w nas, na Monika nie mogę. No. A jeszcze pewnie chodzi też o ten pierwiastek taki, że inni gdzieś tam na to patrzą. Chodzi na to, sposób, że inni, prawda, na to patrzą i że w mniemaniu innych wzięłam bardzo dużo na siebie, więc ja wtedy myślałam, że jeśli wezmę opiekunkę, kogoś do pomocy w domu, to będzie jakby takie potwierdzenie tego, że sobie nie daję rady. Rozumiesz, nie? Spada na ciebie taki hejt? No na początku tak, że no wiesz, to było trudne, bo ja, Henik miał rok, ja byłam w ciąży, Dorotka, wiesz, była malutka, jeden zespolak, drugi zespolak, no i wiesz, jak się Boguś urodził, no to miałam takie jakby trojaczki i bardzo nie chciałam opiekunki, bo mówiłam, że to, no ale fakt był też taki, że jak byli mniejsi, to może więcej miałam noszenia, więcej wożenia, więcej karmienia, ale ta opieka, ale mi nie uciekali, nie? No tak. Każdy wiek ma swoje plusy, minusy. Tak, no. Więc no wtedy bardzo nie chciałam kogoś do pomocy, żeby tym osobom, które nie bardzo były zadowolone z faktu adopcji Dorki, udowodnić, co było oczywiście głupie, nie? Bo jakby wytłumaczyć mogłam, no ale udowodnić, że to nie jest dla mnie problem, że ja sobie poradzę, nie? Że... A zobacz, jak bez sensu, prawda, że my czasami ulegamy takiej presji innych ludzi. Tak naprawdę możesz być świetną mamą, mieć kogoś do pomocy. Normalizujmy też pojęcie posiadania niani, prawda? Tak, i dlatego teraz bardzo często... Ja mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi gdzieś tam ukrywa to, czy na Instagramie, czy w ogóle w życiu. Tak jakby nie przyznaje się do tego, a to jest sztuka też umieć prosić o pomoc. Uczciwie, to nie oznacza, że ty sobie nie radzisz, tylko po prostu też chcesz mieć jakieś namiastkę swojego życia. Tak, ale to jest też zdrowsze dla moich dzieci, dla mnie i dla mojego męża, nie? Bo wiesz, jak jest niania, no to my możemy z Wojtkiem zrobić coś razem.
jak jest niania, to dzieci się nią, z nią bawią. Ja wrócę, to jestem też dla nich, wiesz, no jestem bardziej wypoczęta, czy na przykład mam czas, żeby zrobić coś dla siebie i wtedy dużo łatwiej, dużo lepiej, dużo przyjemniej spędza mi się ten czas z nimi. I oni to też odczuwają, więc no ja potrzebuję tej odskoczni od tego, tych bodźców non stop, bo jakby ta piątka tych dzieci, no to można naprawdę stać na głowę. No, więc żeby się tak nie przebodźcować, ja muszę mieć no, jakąś odskocznię, nie? A poza tym to jest jakby nie patrzeć praca dla drugiego człowieka, nie? Też, prawda? Mhm. Także normalizujmy to pojęcie. Uwaga, ja też mam, przyznaję się do tego bez bicia, a nawet dwie czasami na zmianę. No, my też. I teraz tak. Spadnie hejt. Mhm. Tylko, że wiesz, tylko, że ty masz piąteczkę dzieci, a ja jedno. Ale to nie tak, że dwie są cały czas, tylko na zmianę. Także przyznaję się. To u mnie są dwie cały czas, czasem jedna, czasem dwie, zależy, nie? Ale no, tak, żeby też się dziewczyny nie zajechały, nie? Więc, oczywiście. No. A w ogóle spada na ciebie jakiś hejt w internecie? Mhm. Czego on dotyczy? Bardziej mojej osoby, tak. Już kiedy na początku było tak, że dzieciaków, że właśnie ten zespół, że były jakieś wiadomości typu, że o Boże, obleśne, nie? Że wiesz, jakieś tylko, że takie dzieci nie powinny żyć i w ogóle takie bardzo, bardzo chamskie, przykre. I że no, ale to jakby ucichło i dawno, bardzo dawno, nie pamiętam kiedy, dostałam ostatni raz jakąś wiadomość tego typu, a teraz to raczej tak mnie jakoś personalnie, że wiesz, nie wiem, że jakoś tam wyglądam odnośnie mojego wyglądu, że odnośnie mojego wysławiania się, czy nie wiem, odnośnie tego, jak traktuję niby Wojtka, albo no takie wiesz, takie... A był taki czas, kiedy ty miałeś z tym problem, czy generalnie zawsze tak był trochę się od ciebie to odbijało? Był taki czas, że na początku ja bardzo dużo z siebie dawałam w tym Instagramie, przez to, że on tak szybko urósł, to ja bardzo chciałam być taka dla tych ludzi. I wiesz, nie? Że odpisywałam na wszystkie wiadomości, bardzo się starałam, żeby na tych relacjach jak najwięcej opowiedzieć, jak najwięcej zrobić i tak dalej. No to to no, czasu dużo zabierało, jeszcze wtedy nie miałam niańki i no, trójka dzieci, więc to robienie tego wszystkiego w międzyczasie i żeby jeszcze wszystko było zrobione w domu i wokół dzieci i wokół siebie, to byłam już zmęczona tym, więc jak dostawałam jakieś takie wiadomości cisnące, to było mi autentycznie przykro, że mówię, ja przepraszam. Proszę bardzo. Czym chata bogata? Ja się tak staram, nie? A jeszcze ktoś mnie hejtuje, nie wiedząc, ile mnie to kosztuje. Nie? No to były trudne momenty, ale mnie zawsze Wojtek wtedy mówi, ja kończę z tym Instagramem, mam, nie? No, że wiesz, że nie ma sensu. Ale w tych momentach najczęściej, jak już mówiłam, koniec, nie? To dostawałam jakąś taką wiadomość, że mówiłam, nie, dobra, nie, koniec, nie. Rozumiem, że ktoś mi pisał, Monika, dzięki tobie, no, nie usunęłam dziecka i że wiesz, że no, że urodziłeś się z zespołem Downa, ale kocham najbardziej na świecie i że wiesz, że to tylko dzięki tobie. No to wtedy mówię... Naprawdę no, dostawałaś takie wiadomości? Niesamowite. No. Więc to było takie, wiesz, że to było, że właśnie w momentach, jak ja mówiłam, dobra, no już z tym, nie? Że olać tych hejterów, no to dostawałam taką wiadomość, albo wieczorami Wojtek mówi, Monika, czemu ty się przejmujesz? To jest normalne, że ludzie ci, wiesz, będą hejtować, będą zazdrościć, ale nie będą ci wierzyć, albo nie będzie im się podobał twój sposób bycia. Bo najczęściej chodzi właśnie o ten mój sposób bycia, że ja, wiesz, mówię, że no kurde, zawsze będzie dobrze, nie? Że nie narzekam, albo coś, nie? No to jak? I to tak ludziom przeszkadza? Bardzo, bo bardzo często dostaję właśnie no takie jakby informacje zwrotne, że ja zakłamuję rzeczywistość, nie? Powinnam mówić o tym, jak jest ciężko z dziećmi, to macierzyństwo, jak jest trudne i tak dalej, no dla mnie nie jest, no. Ale czyli naprawdę ci ludzie woleliby oglądać ciebie umordowaną i szukać tego potwierdzenia, że narzekania? Nie mam kiedy zrobić prania i wiesz, no i wtedy dostaję wiadomość, no tak, bo ty masz kogoś do pomocy, no ale ja nie mam kiedy zrobić tego prania, rozumiesz, nie? Ludzie drodzy. No. Ale mimo wszystko tych wiadomości jest mniej, prawda? Tak, niż tych pozytywnych. Tak.
Tak, tak. I były takie momenty, że myślałaś sobie, że chcesz już skończyć z działalnością w internecie. Dużo było tych momentów, nie, czy on? Nie, no ale takie ze trzy, takie poważniejsze, nie? Że sobie myślałam, że dobra, no już koniec, już mi wystarczy. Już. A teraz jeszcze to się pojawia, czy to już jest? Nie, teraz już nie, teraz już się zrobiłam tak bardzo, to już dostałam chyba wszystko, co mogłam dostać z tej wiadomości hejtującej, więc już naprawdę wszystko, co mogłam dostać, więc już jakby nie biorę tego do siebie, nie? Masz też potwierdzenie z zewnątrz, prawda? Tak. Bo jest i nagroda, są i wywiady, i podcasty, tak jak powiedziałaś też, więc gdzieś tam na zewnątrz jest to potwierdzenie tego, że robisz fajne rzeczy i dobrą robotę. Mhm. Powiedziałaś w jakimś wywiadzie, że jesteś obcykana w posiadaniu dzieci z niepełnosprawnościami. To powiedz mi, jak wygląda taki wasz normalny dzień? No ostatnio trudno. Obcykujący, taki obcykany dzień. Nie no, ostatnio trudno, bo dzieciaki mają jakiś skumulowany bunt. Dalej wstają rozwojowy o piątej? Czy coś. Tak, no wstają o piątej, ale od tej piątej już się zaczyna taki, wiesz, no, no taki bunt dwulatka u każdego z dzieci. Nie? Bunt dwulatka, trzylatka i tak dalej, to idzie tam dalej, a potem bunt osiemnastolatka. Najgorszy. Tak, że u nas, nie wiem jak to się stało, nie wiem dlaczego tak się stało, ale u nas mają wszystkie dzieci naraz teraz, nie? Bunt no, cały czas. Tak, no więc jest trudno i aktualnie walczymy po prostu, żeby przetrwać do wieczora. Mhm. No, ale jak jest, są takie lepsze okresy, no to od tej piątej do ósmej, zanim przyjdą niańki, no to spędzamy czas razem, bawimy się, robimy śniadanie. Mhm. Czasem Wojtek ich zabierze wcześniej na jakąś przejażdżkę rowerową, no nie wszystkich, że no ten czas jest taki dla nas. O ósmej szykujemy chłopców do przedszkola lub na zajęcia, Henia i Dorotę, to wtedy się dzielimy z Wojtkiem. Wojtek zabiera na przykład Dorotę na rehabilitację, a ja Henia, a potem ktoś z nas odbiera i tak się wymieniamy, więc no to przeważnie do południa tak trwają te różne zajęcia, czy tam przedszkola. Ja o 14 odbieram chłopców już z przedszkola, bo jakby dłużej nie chcę, żeby tam byli. Mhm. No i do tej 14 jestem w pracy, czy tam zajmuję się swoimi rzeczami, albo gdzieś muszę pojechać coś załatwić, czy chociażby na zakupy, czy coś takiego. No i wracam o 14, Wojtek wraca o 16. No i też to popołudnie spędzamy razem, albo jedziemy na jakąś wycieczkę, albo bawimy się na podwórku, albo no po prostu no to, co się robi z dziećmi, nie? Brzmi jak zupełnie normalny dzień. Tak, o 19 szykujemy ich do spania i tak. No i to jakby koło 20 już wtedy oni śpią. Czasem ja zasypiam z nimi. Albo inaczej, możesz rozpocząć swoje życie wtedy o 20. No tak, no tak, ale tak, wtedy wiem. Siły. No właśnie, ale wtedy wiem. Nawet jak mam siły, to wiem, że w nocy będę, wiesz, się budziła kilkanaście razy. Józia jeszcze w nocy je. Pije mleko. Więc budzi się. Dzieciaki też raczej jeszcze się budzą. Więc no ja wiem, że tych podbudek będzie kilka do piątej, no to max do tej 23 wytrzymam, no ale potem muszę się kłaść spać, bo takie 4-5 godzin snu to jest za mało, jeszcze przerywanego, no to jest za mało, nie? Możesz powiedzieć, jaka też jest różnica wieku między twoimi dziećmi? Bo to też jest coś, co jest warte Oscara. No jeny, no ale cię teraz wyrwałam do tablicy. To nie powiem ci, bo ja mam problem. Bo ja próbowałam zliczyć, wiesz, ale przerzuciłam na ciebie. No nie, to chciałam zabłysnąć. To źle zrobiłaś. No, ale w każdym razie to nie jest tak, że dzieci mają różnicę wieku 2-3 lata, prawda? Nie, tylko nie. Pierwsza jest trójeczka, tak? No między Bogusiem a Dorotą jest 5 miesięcy. Tak. Między Henkiem a Dorotą jest 11 miesięcy. Między Wandą, no a potem jest rok i rok, nie? No jakoś tak. Czyli to jest cały czas bardzo malutka różnica. Cały czas bardzo malutka różnica, no i musimy też wziąć pod uwagę to, że Heniek, no ze względu na zespół Downa, no jest, no odbiega trochę od rówieśników, tak samo Dorota, więc oni jakby spadają jeszcze niżej, więc można powiedzieć, że Wanda, Boguś, Dorota i no Heniek, nie, no Heniek trochę wyżej, no ale że są jakby w podobnym wieku, nie? No dzieciaki, cudaki. No. A jesteście czasami brani za rodzinę pięcioraczków? Bo ta różnica naprawdę jest tak mała, że jak dzieci teraz jakoś razem. Nie, było na początku, że bliźniaki, wiesz, że Heniu i Boguś bliźniaki, Dorota i Wanda bliźniaki. Teraz jakby nawet wzrostem Wanda bardzo szybko dogoniła resztę, więc oni są no zbliżeni, noszą ten sam rozmiar ubranek na przykład, chłopcy i dziewczynki, nie? Więc ja, to jest akurat spoko, bo mogę w jednym sklepie zamówić dla wszystkich ten sam rozmiar ubranek, nie? Tylko dzielę czasem na dziewczynki i chłopców, nie? Więc no, czworaczki i ostatni taki rodzynek. O.
Dobra, a taka logistyka, co jest na przykład trudnego? Nie wiem, wy się poruszacie jednym samochodem? Nie, nie. Rzadko, to znaczy mamy taki samochód, do którego wszyscy się zmieścimy, to Wojtek specjalnie kupił, żebyśmy mogli jechać razem gdzieś po prostu, ale to albo on na przykład zabiera dzieciaki, no to ładuje ich tam do tego większego auta, ale przeważnie się dzielimy, że wiesz, ja biorę część, Wojtek bierze część, nie? No to logistycznie to trzeba sobie bardzo poukładać, ale myślę, że my, wiesz, to się zadziałało u nas tak bardzo szybko, że jakby my no, staliśmy tego się częścią i nie zauważamy, że to wymaga jakiegoś trudniejszego myślenia logistycznego. O. No właśnie. Nie? Ale całą rodziną na basen się nie wybieracie. A gdzie? No co ty zwariowałaś? Przestań, przestań. Cały basen byście zajęli. A kto by ich tam gonił? Dwójka to już za mało, no, prawda, rodziców? No na to nie, wszystko. Nie ma takiej możliwości, nie. A powiedz mi jeszcze, tak kończąc temat wyjątkowości Henia i Dorki, powiedz mi, bo dużo mówi się o wyzwaniach związanych z zespołem Downa, a co jest taką wyjątkowością, taką jasną stroną, której ty byś nie zamieniła? U Henia i Dorki? Mhm. To, że po nich widać bardzo mocno emocje i że ja o tym wiem, że tak będzie zawsze, że oni mnie nigdy nie okłamią, nawet nie okłamią, to ja to zobaczę. Są słabymi kłamcami. Tak, że no nie da się, bo w nich jest tak dużo prawdy i tak dużo dobroci, że no nie da się, nawet jak coś przeskrobią, to po prostu nie da, widzisz się, że widzisz, patrzysz na nich i widzisz, jak oni, wiesz, no, widać po nich te emocje, widać po nich ten smutek, ten żal, złość i no, taką prawdę, nie? To jest przepiękne w nich, nie? Dużo się uczę od nich tego, dużo. Czyli rozumiem, że pomalowane ściany, drzwi, tak jak się Dorce przytrafiło 2 dni temu, bodaj wczoraj, to nie da rady tego ukryć z ich strony. Nie. No nie. I nawet nie, ona nawet nie wpadłaby na to, żeby powiedzieć, tak jak Wanda by powiedziała, że to zrobi na przed Boguś, rozumiesz? To Dorota od razu się przyzna, że to ona, nie? Od razu. Ale jeszcze posprząta. I posprząta. Popatrz, dasz jej chusteczki i posprząta. Tak, tak. No. Wojtek w jednym z wywiadów, w wywiadzie dla Ładne Bebe konkretnie, powiedział, ktoś mi ostatnio powiedział, że często tak się zdarza, że jeśli w rodzinie jest jakaś osoba z niepełnosprawnością, zwłaszcza intelektualną, to pozostałe dzieci na tym korzystają, bo rodzice z okazji terapii tych dzieci niepełnosprawnych stają się trochę sami terapeutami. To czy to jest fakt, czy mit? To jest fakt. W naszym przypadku był to fakt, a zwłaszcza dlatego, że pierwszym naszym dzieckiem było dziecko z niepełnosprawnością. Więc my na tym dziecku, tak jak rodzice dzieci normatywnych, z pierwszym swoim dziecku uczą się pewnych zachowań, wzorców, tak my uczyliśmy się na Heniu, wiesz, prawidłowego podnoszenia go, prawidłowego karmienia go, że takie robiliśmy z nim dodatkowe ćwiczenia, które potem tak bardzo weszły nam w nawyk, że robiliśmy to przy pozostałych dzieciach, mimo że te dzieci tego nie potrzebowały, że korygowaliśmy ich postawę, że właśnie pilnowaliśmy, żeby podnosić w taki, a nie inny sposób, nawet przy zmianie pieluchy, żeby obracać w odpowiedni sposób, więc no dużo. I takie zawsze podaję przykład picia przez słomkę, bo u dzieci zespołowych przez to, że to napięcie mięśniowe w buźce jest mniejsze, to ważne było, żeby Heniu jak najszybciej się nauczył pić przez słomkę, nie? Żeby umiał ten dzióbek tak ułożyć, język. Więc on miał niecałe półroczku i już z bidona przez słomkę pił, nie? Raczej nie zdarza się, że dzieci normatywne, no, piją przez słomkę, tylko raczej z butelki, nie? W tym wieku. No i dla nas to było tak normalne, że Dorota potem też się tego uczyła. I jak się Boguś urodził, no to też mu ten bidon naliśmy, no tak. Powiedzmy. Od razu buźka w dziubek, no i żeby z bidonu i żeby sam trzymał. Więc u nas każdy z dzieci po kolei umiało pić z bidonu, no wiesz, no zanim jeszcze inne w ogóle bidon dostał do ręki, nie? Mhm. No i dużo robiliśmy takich rzeczy, które jakby stymulowały ich do prawidłowego rozwoju przez to, że pierwszy urodził się Heniek, nie? Mhm. Czego nauczyły cię dzieci? Że coś tak się totalnie w tobie na przykład zmieniło? Odpuszczania? Takiego większego luzu? Cierpliwości? Tego życia chwilą?
dużo takiego doceniania siebie. Bardzo dużo mnie rzeczy nauczyły, takich fajnych rzeczy, takich dobrych. Mhm. Czyli nawet ciebie, ty jako sama człowiek bardziej siebie doceniasz. Tak. Mhm. Ale właśnie przez, z perspektywy tego, że myślisz sobie, ale ogarniam. To też, ale wiesz, nawet jeżeli są jakieś trudne momenty, że wydaje mi się, że nie ogarnę, albo że jest mi bardzo ciężko, bo miałam ciężką nockę, albo właśnie dziecko ma jakiś skok rozwojowy, czy że jakiś trudniejszy etap, to ja no, wiem, że to nie jest jego wina i wtedy bardziej obserwuję siebie w tym czasie, jak ja się zachowuję, żeby wiesz, nie stracić tej cierpliwości, albo no, żeby nie powiedzieć czegoś głupiego, albo nie zachować się w jakiś nieodpowiedni sposób, więc jakby kontakt z tymi rzeczami poprawia komfort mojego życia, bo no nie miałabym tej, gdybym nie miała tej styczności, to bym nawet nie wiedziała, że są jakieś rzeczy, nad którymi muszę pracować. Mhm. Nie? Więc to to mi dużo daje. To jest taka najbardziej wartościowa lekcja, powiedzmy, w życiu, właśnie macierzyństwo dla ciebie? Bo ty w jednym z wywiadów powiedziałaś, że kiedyś byłaś typem kanapowca. Mm-hmm. Osoby, która nie za bardzo lubiła odpowiedzialność, nie za bardzo gdzieś tam do tego parła, żeby ja mieć coś na głowie. Ja do tej pory nie lubię. Jezu, odpowiedzialności. Mówi mama piątki. O Boże, bardzo nie lubię odpowiedzialności i na szczęście mam Wojtka, który jest dużo bardziej odpowiedzialny niż ja i No ale weź, musisz być bardziej zorganizowana niż zorganizowana, w czasach imprezowania tak. Muszę być bardziej, i szaleństwa. Mm-hmm, to prawda, muszę być bardziej zorganizowana i muszę być bardziej odpowiedzialna, bo już wtedy moje życie nie jest jakby tylko moje i życie też moich dzieci zależy ode mnie i od mojego nastawienia. Nie powiem, a nie chce mi się jechać na rehabilitację zawieść. A tak mogłabym powiedzieć, a nie chce mi się czegoś tam zrobić, nie? Tak, bo to nie jest po prostu zwykły basen dziecka, tylko tu walczysz niejako o to, żeby Henio i Dorka się lepiej rozwijali, prawda? Bo to jest bardzo ważne, ile ty pracy w to włożysz. I ja się tego właśnie przestraszyłam, dowiadując się o zespole Downa Henia, że już wtedy nie powiem sobie, a walić to, nie? Nic się nie stanie, jak nie pojedziemy, tylko wiedziałam, że stanie się i że będę musiała zakasać rękawy. A mi się średnio chce, nie? A jakie cechy dawnej Moniki dalej w tobie są? Ojej, zawsze byłam pozytywna. Jestem bardzo pozytywna i nigdy nie tracę nadziei, że będzie dobrze, nawet jak jest bardzo jestem towarzyska chyba. Dalej ci to zostało? Dalej mi to zostało. A to często umiera, jak się zostaje rodzica. A nie, to ja nie. Ja w ogóle bardzo lubię się spotykać z ludźmi, którzy nie mają dzieci. O. No, bardzo. Czyli na zasadzie takiej odskoczni, trochę zmiany taśmy w głowie, żeby porozmawiać o czymś innym? Nawet nie, ja w ogóle nigdy nie miałam czegoś takiego, żeby się spotykać z rodzicami, żeby rozmawiać o swoich dzieciach, nie? Ile można, skoro ty wiesz, co u nich jest, co u nich słychać, to ile można o tym mówić i wałkować. Wiesz, ja bardzo lubiłam siebie sprzed dzieci, lubię siebie teraz i nie chciałabym tego jakoś rozdzielać, więc ja myślę, że ja w ogóle się nie zmieniłam, oprócz tego, że jestem trochę bardziej odpowiedzialna, nie? To takie same pozytywy zostały, tak naprawdę. A negatywy z dawnego życia? No na pewno coś jest, ale ja ogólnie... Spiłowane przez życie codzienne z dziećmi. Nie ma. No. Powiedziałaś kiedyś, że nie umiesz przejść obojętnie obok cierpienia dziecka. W ostatnim czasie przetoczyła się przez Polskę sprawa małego Kamila. Kiedy usłyszałaś o tej historii, co poczułaś? Wyłączyłam od razu telefon. To znaczy, najpierw zobaczyłam tylko nagłówek i zobaczyłam jedno zdjęcie i wyłączyłam i powiedziałam, nie mogę, nie dam rady. I już mi łezki napłynęły do oczu i ja wiem, że nie mogę, bo bym sobie po prostu nie dała rady, ale nie dało, wszędzie to było, więc jakby trafiało do mnie cały czas. Chociaż starałam się nie wchodzić, nie czytać i nie karmić się tym, w takim sensie, żeby jak najmniej o tym wiedzieć, bo za bardzo to przeżywam, to jakby nie dało się ominąć tego. No i jest to dla mnie trudne, ale myślę, że dla każdego jest to trudne. Mhm. Ostatnio rozmawiałam tutaj w studiu z Zosią Zborowską, która powiedziała, że jej empatia
Czyli ta właśnie silna umiejętność, u niej bardzo wykształcona tego, żeby współodczuwać, jest tak silna, że czasami jej przeszkadza aż w życiu codziennym. Więc na takiej samej zasadzie ty po prostu wyłączyłaś, tak? Tak. Starałaś się, no, ja nie mogę, że to cię nawet po prostu jak... zaleje, tym bardziej, że nie jesteś w stanie już jakby no, nic zrobić też w tej sprawie, właśnie. Prawda? Bo to no, nie jestem w stanie nawet zbiórka to, że na przykład, gdzie można jeszcze albo pomóc, że powiem, tak, albo tak. Napiszę komentarz, to jakby mi nic nie da. A nawet jest bardzo dużo takich sytuacji, że ktoś mi opowiada jakąś trudną historię o dzieciach, że ktoś dziecku coś zrobił, albo znaleziono jakieś martwe dziecko, albo no cokolwiek, to ja zawsze ucinam i proszę, żeby mi ktoś tego nie mówił. Tak samo nie mogę oglądać w telewizji, nie mogę słuchać, no to nie jest tak, że ja nie chcę wiedzieć, tylko wiem, że za dużo mnie to kosztuje, że ja bym sobie z tym nie poradziła, a ja muszę funkcjonować normalnie. Nie? Pełna zgoda. No. Mam wrażenie, że trochę też w mediach i w ogóle w przestrzeni internetowej zrobiono tobie pomnik już za życia, w związku z tym, co robisz. Więc trochę cię odbrązowimy teraz. Powiedz mi, guilty pleasures Moniki Hoffman-Biszory. Proszę bardzo. Zwariowane rzeczy, które robisz... Zwariowane? Nie robię żadnych zwariowanych. Dla kogoś może być, że zwariowane, że zjem czekoladę, nie? Może być. Zdrowo odżywiam, ale no, Jezu, no nie wiem. Jestem tak zwyczajna, tak normalna, taka, wiesz, jak każdy inny. Żyjesz życiem emerytki, tak jak ja? No nie. Trochę. No nie, ale ja staram lubię spokojne, się. Spokojne wieczory i tak dalej, czasami jakaś to nie, to ja też lubię spokojne wieczory, ale mam tak, że na przykład jak że mam dzień, że budzę się i mówię, muszę zrobić coś szalonego. Żeby już nie być, żeby nie żyć jak ta emerytka, albo właśnie tylko jak taka matka Polka, że muszę zrobić coś szalonego i wtedy piszę na przykład do znajomego, ej, chciałabym dzisiaj skoczyć ze spadochronem, albo chciałabym, wiesz, nie wiem, na bungee, albo że muszę coś gdzieś pojechać, coś takiego, wiesz, odwalić, że no, wyrwać się z tej takiej rutyny, z tej takiej codzienności. No i to tak jakby na jeden dzień mnie napędza i w ogóle na przykład mój Wojtek wie, że ja tak mam, że muszę na przykład wieczorem, mówię, że muszę wyjść z domu. Nie? Że uśpię dzieci i mówię, muszę wyjść, spotkać się ze znajomymi. Czy po prostu, wiesz, gdzieś coś, nawet nie, że jechać, wypić coś, czy tylko po prostu wyjść gdzieś do jakiegoś pubu, albo gdzieś na spacer, albo no, po prostu coś, wiesz, nie? Że tak jak kiedyś, nie? Dlatego ja cały czas mówię, że jestem cały czas tą starą Moniką, nie? Oprócz tego, że mam dzieci, nie? W momencie, kiedy słyszy się od lekarza, bo też o tym mówiłaś w jednym z wywiadów, słyszy się tą diagnozę, tak, że dziecko jest z niepełnosprawnością, przekazują tą wiadomość w bardzo niedelikatny sposób. Że no, teraz jesteś skazana na cierpienie, lata cierpień, katastrofy, mówiłaś o po tym też to w wywiadzie. Dalej, dokładnie, nie, że, może mieć inne że teraz już tylko ciemność w twoim życiu i tak dalej. To teraz powiedz, co Monika zrobiłaś przez te lata, które miały być cierpieniem i katastrofą, co zrobiłaś no inne rzeczy, tak? Inne jakieś rzeczy niż tylko związane z takim cierpieniem, katastrofą. Bo z tego, co wiem, dużo podróżowałaś na przykład. No, to znaczy chciałabym więcej, ale nie mam takiej możliwości, no bo dzieci są małe. Ja też nie chcę zostawiać dzieci na dłużej. Nawet z Wojtkiem, ale po prostu, żeby bez mamy były, bo bardzo mi zależy, żeby ta więź i ich poczucie bezpieczeństwa nie było zachwiane. Więc no jakby za dużo nie podróżuję, ale jak mogę się wyrwać na 3-4 dni, a teraz nawet na 6 do Japonii, to... No, do Japonii? Tak, z siostrą. No to bardzo, bardzo się cieszę. Ale przyznam, że to na początku te wyjazdy były dla mnie trudne, że po 2 dniach już, wiesz, chodziłam i płakałam, już się zastanawiałam, co z moimi dziećmi. No, tak jak mówiłam, staram się robić takie rzeczy, żeby no, zachować ten balans, nie? A myślisz, że w czym tkwi klucz do twojego optymizmu? Bo ty jesteś człowiekiem, który nie do końca przez życie przeszedł suchą stopą. Nie, a ja myślę, że przez to właśnie. Można by było pomyśleć, że dużo rzeczy w twoim życiu się wydarzyło takich, które normalnego człowieka mogłoby złamać. Nawet w młodości, bo twój tata, kiedy byłaś dzieckiem, przez wypadek stał się osobą niepełnosprawną. Więc było dużo takich zakrętów, które no, niektórzy by nie wytrzymali. A ty cały czas, wiesz, wyglądasz jak osoba, której nie dotknęło tak naprawdę nic. Masz cały czas ten błysk w oku, masz cały czas radość na twarzy. To z czego się bierze ten twój optymizm? Z tego, że ja zawsze, ale to zawsze, jak coś się dzieje, to uważam, że tak miało się stać,
i że to będzie dla mnie dobre. Że ja tego nie rozumiem teraz i że to jest dla mnie teraz trudne, ale w gruncie rzeczy na pewno okaże się, że to było dla mnie dobre. Klucz do sukcesu. Że coś z tego wyniosę. Rozumiesz? Klucz do sukcesu twojego optymizmu. Mhm. Super. To może być motto naszej rozmowy tak naprawdę. Ale jeszcze chciałabym cię pociągnąć, porozmawiać o tym, jak ty dbasz o siebie. Bo paradoksalnie, gdzie w twoim życiu jesteś ty? Tak na przykład na co dzień. Wszędzie. Urywam każdy moment z dnia, żeby zrobić coś dla siebie, albo Wojtek na przykład też wie, że potrzebuje, ja wiem, że on potrzebuje i że musimy sobie ten czas jakoś zagospodarować z dziećmi bądź bez dzieci, ale żeby nie zatracić tego właśnie bycia sobą, dbania o siebie, o swój komfort psychiczny, fizyczny, o wszystko, nie? Mhm. Bo wiesz, no nie chcę być mamą, która zajeżdża się dla dzieci. Bo chcę być mamą, która daje przykład dzieciom, dziewczynkom i chłopcom, że można, nie? Że to jest fajne, żeby dziewczynki wiedziały, że wiesz, no idą ze mną do łazienki, gdzieś tam jakiś kremik, coś, nie? Żeby chłopcy też byli do tego przyzwyczajeni, że kobiety dbają o siebie, że wiesz, że ja mówię, że muszę, teraz mama chce sobie coś poczytać, nie? Żeby było tak, żeby oni widzieli, żeby oni się zarazili też, żeby sami chcieli mieć jakieś pasje, czy żeby chcieli dobrze wyglądać, czy żeby chcieli dbać, no, czy ćwiczyć, czy coś, na przykład jak w domu ćwiczę, no to wszystkie dzieci na dywanie ćwiczą razem ze mną, każdy robi jakieś tam, wiesz, jeden pompki po swojem, drugi się rozciąga, patrz jak ja robię i tak dalej, no nie? To jest fajne, że oni to po prostu widzą, bo wiesz, no każdy taki zastrzyk dla nich, no to jest coś dobrego. Czyli są takie momenty w ciągu dnia, kiedy czujesz taką wolność, kobiecość? Bo jesteś nie tylko matką. Tak. Ja tego nie rozdzielam, wiesz, że mama nie jest kobietą. Nie? Mama jest kobietą i to jak? Nie zatracasz się w tej roli zupełnie, nie, prawda? Nie. Bo gdzieś tam na koniec możesz tak naprawdę zjadać własny ogon. Tak. Mam wrażenie, że kiedy się tak za bardzo zapędzisz, a ja też na przykład miałam takie momenty. No ja też. Zapędzisz, no to potem tak naprawdę nie jesteś szczęśliwa i mówisz, no że na przykład nie potrzebujesz pomocy, tak? Tak. I chcesz być tą Zosią Samosią i tak myślisz sobie, że ojej, nie zrobię nic dla siebie, bo tutaj dziecko i tak dalej, ale tak absolutnie nic. No to na koniec jesteś po prostu nieszczęśliwa. Tak. W związku z tym, prawda? Więc i wiesz, nie i chodzisz w tłustych włosach, brudna, w jakichś, nie wiem, wyciągniętych dresach czy leginsach i tak dalej, a ja specjalnie rano najpierw się ogarnę, i zakładam, nie wiem, jakieś właśnie albo różowe spodnie, albo wiesz, coś takiego, co normalnie zielone, ludzie, albo tak zielone, dzisiaj. Co normalnie ludzie by założyli na jakieś wyjście, a ja tak wiem, że będę cały dzień w domu z dzieciakami, nawet będę brudna od jedzenia, smarków, od piachu i tak dalej, ale wolę, wiesz, no, wtedy mam dużo lepszy humor, wtedy sobie myślę, kurde, dalej jestem tą samą Moniką, a nie, że wiesz... No, zaśmierdziały dres, nie? No, a ty jesteś bardziej taką dziewczyną, która z rozwianym włosem pobiegnie do lasu? Czy lubisz się pomalować, odstrzelić, ubrać, chwycić Wojtka za rękę i w miasto idziemy na kolację? Nie, no to raczej to drugie, że tylko tak bez tego jakoś malowania specjalnie, nie? Ale raczej to drugie. Nie, no las też lubię, ale... Zdecydowanie szaleństwo. Ale wolę to gdzieś tam za rękę. Tak, no. A powiedz mi, czy ty w związku z tym, że należysz do świata influencerów i też scrollujesz pewnie internet, czy ulegasz trochę tej manii piękna, która tam gdzieś jest? Czy podchodzisz do tego bardziej wolnościowo? Czy dbasz o siebie na swoich zasadach właśnie? Czy, nie, czy ulegasz tak ulegasz temu, że widzisz coś i dążysz do jakiegoś piękna? Nie, to na swoich zasadach bardzo, bo nie mam czasu na nie swoje zasady, nie? No, to jest jakby podstawa, że nie mam czasu. Nie wiem, co by było, gdybym ten czas miała. Czy bym nie zbzikowała i nie, wiesz, nie oglądała Kardashianek i mówiła, o Boże, jak ona to zrobiła, że ona ma taką talię, to ja też chcę, nie? No, już się nie da. No i tam wchodzi, wszędzie wchodzi taki retusz, że wiesz, no... trudno dążyć do tego ideału, ale mam coś takiego, że... nie czuję jakiegoś, nie wiem, obrzydzenia, czy jakichś złych emocji związanych z tym, że ktoś wstawił bardzo wyretuszowane zdjęcie, czy no, ma jakiś,
czy w ogóle, wiesz, wygląda w rzeczywistości inaczej, czy, no, że wiesz, że dla kogoś może być trudne i piszą sami komentarze, pod spodem czytam jakieś komentarze i że cisną, że a, ty tak nie wyglądasz, a tak się nie da, a coś tam, coś tam. W ogóle nie mam z tym problemu, nie przeszkadza mi to całkowicie i jakby nie odbieram tego na takiej zasadzie, że a ja też bym tak chciała, taka nie będę, tylko staram się brać to, co bym chciała, nie? Że wiesz, nie, o, fajny ciuch, nie wiem, o, albo fajne miejsce, o, albo na przykład, no nie wiem, że no ładnie się wyretuszowała, nie? Albo cokolwiek, że wiesz, że zupełnie mi to nie przeszkadza, nie? Ale to ja myślę, że ten optymizm z ciebie po prostu się też wylewa i ty nie masz z tym problemu. No możliwe. Albo wiesz, no widzę, że nie wiem, Chodakowska jest zrobiona, albo Ania Lewandowska jest zrobiona, bo ćwiczą mnie, bardzo dużo ćwiczą i dobrze wyglądają, no to wiesz, nie będę ich hejtowała, że nic nie robią, bo mają niańki, albo nie mają w ogóle dzieci i wyglądają. Gdyby miały to i gdyby nie miały, to by tak nie wyglądały. Tylko mówię sobie, wow, podziwiam, że im się chce mimo wszystko cały czas robić to samo, nie? Ty no chyba w ogóle nie zaglądasz tak do ogródka innych ludzi, prawda? Tylko nie. Dbasz o to, żeby twoja własna trawa rosła i ją podlewasz. Ja w ogóle nawet tak dosłownie nie zaglądam do ogródka innych ludzi, jak wie. Idę z Wojtkiem, sąsiadów. No, sąsiadów, idę z Wojtkiem na spacer, a on mi mówi, że ten ma to, ten ma tamto. Ja mówię, skąd ty to wiesz, nie? Że wiesz. Albo moja mama, że ten ma na ogródku takie kwiatki, czy w ogóle na parapecie coś. Ja mówię, ludzie, ja nawet nie wiem, kto tam mieszka, nie wiem, jakim samochodem jeżdżą, bo w ogóle nie wiesz, nie zwracam na takie rzeczy uwagi. To jest dla mnie bez sensu zajmowanie sobie głowy rzeczami, które, no to jest śmietnik, po co ci to? To jest chyba bardzo dobre podejście do życia, dobra filozofia, nie? No. Tobie jest łatwiej w związku z tym. Tak, tak. Bo nie życie życiem innych jest, no mi nie jest potrzebne. Ja mam tak intensywne swoje, że nie chcę i zawsze mówię, że mam już za mało miejsca w mózgu, więc... Za mało ramu w tym komputerze. Więc jakby nie chcę zaśmiecać rzeczami niepotrzebnymi, nie? No dobra, to o czym marzy Monika Hoffman-Piszora? No tak, żeby nie było tak, że wiesz, no także ambitnie. No to o... Nie ambitnie, daj spokój tutaj sami swoi, to nie wyjdzie poza internet. Okej. Nie, no to najważniejsze, żeby Dorota i Heniu byli samodzielni, na tyle samodzielni, żeby mogli sami funkcjonować i to jest rzeczywiście mój taki priorytet. No, a moje marzenia takie to, no to po pierwsze, żeby zaczęli dłużej spać, to ja się będę wysypiać dłużej i bardziej intensywnie, że zasną, się obudzą rano. To jest dla mnie te aktualnie najważniejsze. I robię taki bardzo fajny projekt. I tak, no. I już niedługo będę mogła o nim powiedzieć. No, że robię taki program fajny o dzieciach z różnymi niepełnosprawnościami w Polsce. No i to jest takie, było od kilku lat moje marzenie i teraz się realizuje tak bardzo profesjonalnie, więc no dużo czasu temu poświęcam i mam nadzieję, że będzie tak, jak sobie wymarzyłam. Czyli będzie można cię oglądać. Mhm. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Troszeczkę więcej i też w innych kanałach niż tylko te, które ty prowadzisz. Tak. Dobrze, no to wszystko wiemy w takim razie. To trzymam kciuki, to jest na pewno świetny projekt, ja będę oglądała. Słuchała. No, i tak dalej. No. Życzę ci, Monika, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Bardzo dziękuję, że byłaś gościem mojego podcastu i mam nadzieję, że wpadniesz poopowiadać o tym projekcie za jakiś czas, co? Tak, przyjdziesz? Tak, dobra, przyjdę. No to trzymam cię za słowo. Dzięki bardzo. Dzięki.